Z nami Bartek Rośkowicz, mistrz Polski na rok 2021, mistrz Polski juniorów. Fajna walka z Pawłem Suleńskim. Wy się już znacie. Tak, boksowaliśmy już na gali Polsat Boxing Night. Wygrałem wtedy, teraz też się udało i ogólnie bardzo pozytywnie. Właśnie, Bartek, bo ty musisz te swoje nazwisko dopiero wyrabiać, bo Paweł już ma te nazwisko wyrobione przez brata, prawda? Pokazaliście dzisiaj świetny boks, wygrałeś 4-1 i to był kawał naprawdę dobrego boksu, który na pewno możesz kibicom utkwić w pamięci. Tak, pracuję cały czas na swoje nazwisko, ciężka praca, rozwój i ciężkie treningi i walka się podobała, dla mnie to cieszy. No i to wszystko. Właśnie, bo możesz dużo zyskać na rozpoznawalności przez takie mistrzostwa Polski puszczane w telewizji. No ale przecież rozmawiam z chłopakiem, który już sporo osiągnął, bo to się fajnie tak układa. Ty jesteś takim chłopakiem, który tak, popraw mnie, jeżeli się mylę, mistrzostwa Polski młodzików, kadetów i teraz juniorów, tak? Tak, tak. Dwa razy mistrza Polski zdobyłem i teraz trzeci raz mistrza Polski zdobyłem. I ma pan rację. Czyli póki co ogoliłeś każdą grupę wiekową. Tak. Dobrze, teraz powiedz mi, Paweł był na Mistrzostwach Świata, zbliżają się Mistrzostwa Europy i co to na to? Proste, cel jest pojechać i zdobyć medal. Czy już była jakaś rozmowa z trenerem na temat tego, kto jedzie na Mistrzostwa? Nie było rozmowy, ale przed Mistrzostwami Polski byliśmy z trenerem kadry na obozie w Białymstoku, więc teraz chyba po Mistrzostwach Polski też obóz. Z tego co mi wydobył, dwa obozy. Najpierw Wałcz, potem Giżycko i rozumiem, że na tych obu obozach będziesz. Tak, tak, raczej tak. Fajna rywalizacja, fajna kategoria, w ogóle jako cała kategoria. Pokazaliście fajny boks i no, czekamy na to, żebyś może z jakiejś imprezy międzynarodowej też przywiózł medal. Bo jeszcze jedno, bo rozmawiałem o tobie z Grzyśkiem Proksą i mówił, bardzo dobry chłopak, który mógł robić medale na Mistrzostwach Europy, ale gdzieś na tych międzynarodowych imprezach wcześniej się trochę spalał. No też to jest to, że na przykład na Mistrzostwach Polski Młodzików pojechałem też z małym doświadczeniem, tam chłopcy mają my w Polsce boksujemy od 14 roku życia. Chłopcy, którzy tam jadą na Mistrzostwach Polski Młodzików na przykład, mają już po 62, gdzie mamy po 13-10 i to jest doświadczenie potem i potem Polacy się przepalają na takich Mistrzostwach Polski. Ale to też na przykład rok temu jak byłem kadetem, to z wicemistrzem Europy, który zdobył wicemistrzostwo Europy, pierwsza walka z Rosjaninem, równa, która mogła iść w dwie strony, więc to nie było, że przegrywałem walki, tylko była równe walki te na mistrzostwach Europy. Ja ci życzę, byś teraz się przepalił i wrócił z medalem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję i chciałbym pozdrowić trenera Dziopę klubowego, trenera kadry i trenera Daniela Pilca. Dzięki wielkie.